Ogromna wola zdobywania wiedzy, upór i konsekwencja wsparta pomocą rodziców – to wszystko, czego potrzeba studentowi, by obronić licencjat z bardzo dobrym wynikiem. Szymon Nyga, student politologii, wszystkie te cechy posiada. Było mu jednak trudniej studiować ze względu na duży stopień niepełnosprawności, wymagający ciągłej opieki ojca podczas zajęć. Szymon tata nie zawsze mógł być obecny na wykładach, zostawiał zatem Szymona samego i jak wiadomo, Szymona tata notował mu notatki. Jeśli Szymon nie miał notatek, to się wymienialiśmy, raz nam Szymon przekazał, jeśli coś miał, raz my mu, i tak to wyglądało. Że wiadomo, że nieco utrudniony był kontakt werbalny ze względu na niepełnosprawność Szymona. Natomiast kiedy już ta bariera została przełamana, kiedy się przyzwyczailiśmy do tego sposobu komunikowania i pomagał jego tata też przy tej komunikacji, no to współpraca była dobra, bo Szymon poza niepełnosprawnością fizyczną, ruchową jest osobą inteligentną i tutaj naprawdę osobą, która była bardzo dobrym studentem. To zresztą widać pośrednio, bo ta średnia no, nie wzięła się z niczego. To naprawdę ciężko zapracowane oceny. Poziomy na piątkę i egzamin też na piątki. Wcześniejsze etapy kształcenia Szymon odbywał w domu. Studia na politologii były pierwszą formą szerszego kontaktu z rówieśnikami. Pierwszy rok to była taka droga trochę trudna, ale potem było łatwiej. Wiadomo, wszyscy wiemy, że Szymon jest niepełnosprawny, ale to tak naprawdę są tylko pozory, ponieważ zawsze był w porządku kolegą, niejednokrotnie nas po prostu na zajęciach ratował, kiedy profesor zadawał jakieś pytanie, a po prostu grupa nie wiedziała, a Szymon jednak tą wiedzę posiadał, wyróżniał się pod tym względem, że często wiedział więcej po prostu niż inni. Szymon od zawsze interesował się polityką i sprawami międzynarodowymi. Pracę licencjacką poświęcił problemom Ukrainy. Że w tej pracy są źródła anglojęzyczne, rosyjskojęzyczne czy ukraińskojęzyczne. To się rzadko zdarza nawet w przypadku prac magisterskich, a co dopiero w przypadku pracy licencjackiej. Jej objętość też była ponadstandardowa, bo to jest chyba 120 stron i to jeszcze interlinia pojedyncza. Także praca objętościowo i merytorycznie naprawdę na poziomie co najmniej bardzo dobrym. Ja mama mi zapewniała i miłość do polityki, miłość do tego, żeby interesować się sprawami kraju i żeby iść do przodu, żeby nie iść pod prąd. Tak. Sukces Szymona jest także sukcesem jego taty, który otrzymał świadectwo uczestnictwa w zajęciach. To naprawdę wielki szacunek i wielkie podziękowanie. Jestem wzruszony, bo nie było, początki nie były łatwe, nim go rozpoznali profesorowie, doktorowie, to nie było tak łatwo. Trzeba było to jakoś to przetrzeć ten szlak.